Witam Was tutaj, Banshee. Dzisiaj zrobię Water Tag Challenge. Bardzo się boję, bo naprawdę na dworze jest, nie wiem, 10 stopni. Iwona, ile jest stopni? 15. 15 stopni? Jest wiatr, jest zimno, odczuwalna temperatura to... Nie wiem, no ja się czuję na minus 5 stopni. Woda z jeziora będzie mnie oblewała, jak źle odpowiem na pytanie, które przygotowała mi Iwona. A co ona tam kryje, to ja po prostu jestem przerażona. Już jestem teraz osikana. No dobra, to pierwszy. Nie! A ile mi dajesz sekund na odpowiedź? W sensie 5. 5 sekund? No. To dobra, może 4 nawet. No dobra, 5, dobra. Nie, no nie wiem ile, Iwona, ja już jestem w adrenalinie. Co, źle odpowiadam i mnie walisz wodą, tak? Z biodra. Nie! Już jest zimno, już jest wrzesień. Nie! No czytaj! Jak miał na imię szczur Rona? Szczur Rona? Gryzotek! Gryzoń! Gryzoniec! Już wiem, jak on miał na imię! No gryzień! Czekaj, gryzień! Gryzień! Jestem zbyt nieprzyzwyczajony! Nie, nie! Parszywek, no ej, jak to straszne. No to spytaj mnie o imię mojej matki, nie będę wiedziała teraz. Pytanie numer 2. W którym roku odbył się chrzest Polski? 996! 966! Tak! Jezu, dzień! Ale z pomyłką się ale liczy, nie? Jak mam na drugie imię? Magda! Tak! No, pamiętam! Jak miał na imię ojciec Zeusa? Ojciec Zeusa? Zeus jest przecież największy z bogów, że on nie miał. On nie miał ojca, bo on jest ojcem wszystkich bogów. No co ty? Cztery. Posejdony, no to jest jego brat. No nie, nie, nie wierzę w to! Teraz krótka rada. Ojcem Zeusa był Kronos. Kronos? No przecież oglądałam tego, którego zabili własni synowie, ponieważ był bardzo, bardzo zły. No, ja przecież to oglądałam, wszystko wiedziałam. Zgadniesz. Co? Pytanie numer 5. Nasza ulubiona piosenka. The Kill Marsów. Takich trochę więcej, bo zamarzam. Kim z zawodu byli rodzice Hermiony? Dentystami. Obydwóch. Tak. Trochę teraz tak pewności siebie. Czym żywią się bogowie śmierci z Death Note? Jabłkami! Z sinigami, no jabłka! Brawo! Ukochany Pokémon Asha Ketchupa. No Pikachu! Nie, ona i w ogóle inne Pokémony. Ja nie oglądałam. I ona jest tam trochę świernięta. A, zimno, ten wiatr tak wieje! Teraz dostanie. Nie, co dostanie? Ile kości ma dorosły człowiek? Ile kości? Ponad 200. A ile mogę się pomylić? 200! 358! No kurde, nie wiem, no ale przecież. 4! No czekaj, ale. Dobra, 5. Ale kupka! Jadro to nie jadro! Wiedro cię padło do wody! Oglądam się! Ej, to dobrze! Dowód zbrodni został unicestwiony! Ile planet liczy nasz Układ Słoneczny? O kurna! 8! W sensie 7, a mam liczyć ten ostatni? Nie! Nasz Układ Słoneczny, no co? No to jest 3, 4, 5, 6, 7, 7! 6? No 8, powiedziałam 8. Tak, 8. Ej, ja powiedziałam 8. Ej, ja powiedziałam 8. 8! O kurde, ale cieplutko. Na której płycie Marsów jest piosenka From Yesterday? Drugie, A Beautiful Life. Tak! No nie, dobra, zadaj jeszcze 5, szybko możesz wymyślić. Ja się czuję w ogóle, ej, nie oblałam. Temperatura topnienia szkła. Szkła? No wody to 0 stopni! Chyba, dobra. Szkła? Co to za pytania? Temperatura topnienia szkła. 1000 stopni! Dobrze! 1200, no. Ile miesięcy słoń chodzi w ciąży? 9 jak człowiek! Trochę jest większy, to 10? Nie ma zgadywania. 3. Ej, czyli 10! 2. Ej, czyli 10. 1. 12! Buja! Ale długo ciąży! W którym roku odbył się hołd pruski? Hołd pruski?
14, 410. To jest wytwa, bo... Ja wiem. A mogę powiedzieć o Bolesławach Chrobrego Koronację? No to Zjazd Jeźniński 1000! Ty kuno! 1525 rok. Ja nie mogę, no! Human 3 lata, tyle mi dał. Dobra, moim zdaniem to już koniec, już i tak jestem cała mokra i nie, lepiej już nie nagrywać. Dziękuję bardzo, Iwona, za te łatwe pytania, które po prostu wiesz, no. You're welcome. No, z racji tego, że dawno nie myślałaś, a trzeba cię było rozruszać. Znaj łaskę. Ej, ale z tym Zeusem i Kronosem też sobie nie mogę wybaczyć. No kurde, Percy Jackson, wszystkie te filmy i to i takie głupie, ale... no ale że parszywek... No i ja, to taki wstyd, ale to ze stresu. Dobra, gryzgotek. A jak miał koty Hermione? Krzywoła. O! A myślałam, że nie będziesz wiedziała, co cię było. No bo wiesz, z kim mi się pomyliło? Z Glizdogonem, który był w parszywkaciele. No, i starałam się mówić bardziej Glizdogonem. Dobra, nieważne. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobał ten Water Tag Challenge, bo mi nie! Już nigdy tego nie zrobimy! Jestem cała mokra, jest zimno, idę się ubrać. Pa! Do widzenia, łapka w górę, jeśli się podobało i mam robić więcej takich głupot. Pa! Ja też żegnam. I Iwona też żegnam.